sobotę, 9 kwietnia, o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Aleksandrem Małachowskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. A teraz konkretnie z Aleksandrem Małachowskim. Witamy Pana Marszałka. Dobry. Widzowie, którzy oglądacie nas Państwo w sobotę w Warszawie, możecie do nas dzwonić. Nasza rozmowa nadawana jest na żywo. 20 79 11 20 57 53. Ci z Państwa, którzy oglądacie nas w Polonii 1, również możecie dzwonić do nas zawsze w soboty, zawsze o godzinie 3:15 po południu, a w najbliższą sobotę, to będzie 16 kwietnia, będziecie mogli Państwo dzwonić do pani poseł Hanny Suchockiej. A teraz konkretnie Aleksander Małachowski. Aleksander Małachowski, potomek słynnej arystokratycznej rodziny, nie jest krewnym Stanisława, referendarza koronnego, co mu się często przypisuje. Tamci Małachowscy byli herbu Nałęcz. Ci herbu Gryf, ród swój wiodą od Gryfitów, którzy pamiętają jeszcze okres bitwy pod Grunwaldem. Tak Aleksander... naprawdę, panu przerwę, tak naprawdę to pamiętają jeszcze bitwę pod Chmielnikiem i najazd Tatarów, kiedy się wtedy skończyła ich, że tak powiem, potęga biologiczna, bo prawie wszyscy wyginęli. Bo wyginęli. Ale jeszcze niektórzy żyją. Aleksander Małachowski, zodiakalny strzelec, dobiega 70 roku życia, na co nie wygląda. Dzisiejszy wicemarszałek Sejmu drugiej kadencji, niegdyś żołnierz Armii Krajowej, więzień Gułagu, twórca i... długoletni prezes klubu Krzywego Koła, pracował w pismach kulturalnych, był sekretarzem Przeglądu Kulturalnego, pracował w radio, pracował w telewizji, zrobił około 70 tak zwanych rozmów z pisarzami. Od roku 1980 we władzach Solidarności internowany w Jaworzu. Wielką karierę zrobił właściwie po 60, kiedy to jego program Telewizja Nocą zdobył sobie ogromną, kilkunastomilionową publiczność. Z Aleksandrem Małachowskim, arystokratą i socjalistą, krasomówcą i ekonomistą. Rozmawiamy dzisiaj konkretnie o wszystkim. Panie marszałku, czym jest elita? Czy status elitarny zdobywa się, czy się go dziedziczy? Ja myślę, proszę pana, że elity były, że to historycznie się zmienia. Pan tu użył słowa arystokracja. To jest słowo niesłusznie użyte w stosunku do mnie. Pojęcie arystokracji odnosiło się zawsze do ludzi ze stanu magnackiego. To była kolosalna różnica. To się wszystko strasznie zmieszało. Dzisiaj my nie odróżniamy tych rzeczy. Nam się wydaje, że każdy człowiek utytułowany, czy jak miał dworek, to już jest arystokrata. Nie, to nieprawda. To byli ludzie z korzeniami rodzinnymi związani ze stanem magnackim, co oznaczało kolosalne pieniądze, pałace, wielkie latyfundia i tak dalej, i tak dalej. Także tu trzeba. Natomiast jeżeli chodzi o elity, te elity się tworzą w każdym pokoleniu na nowo, prawda? I to jest proces naturalny, zdrowy. Każde społeczeństwo bez elit jest społeczeństwem w jakiś sposób chorym. Jak się tworzy elity? Czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Pan marszałek kończył elitarną szkołę, był to konwent benedyktynów. Czy takie elitarne szkoły powinny istnieć? Ja myślę, że powinny, dlatego że one na całym świecie zdały egzamin. To znaczy, jeżeli jest szkoła, w której człowiek jest traktowany bardziej indywidualnie, w której nie ma wielkiego tłumu ludzi, w której jest pewien rygor, w której jest pewna tradycja, która zobowiązuje, tradycja szkoły czy tradycja klasztoru. Ja zostałem wychowany w tradycji świętego Benedykta, nie jest to najgorsza tradycja, to w tradycji tych zasad wychowawczych świętego Benedykta, to się potem w życiu opłaca. To przynosi społeczeństwu jakieś konkretne korzyści, czego dowodzą elity angielskie. A co na to socjalista? Na czym w takim razie polega równość w dostępie do wiedzy? Ja myślę, że proszę pana, ważne jest to, żeby do szkół elitarnych mogli się wszyscy dostawać. Ja chodziłem do szkoły w Rabce, do której obok wielkich nazwisk historycznych polskich chodziły dzieci góralskie. Ponieważ właściciel jej, pan Wieczorkowski, stryj notabene naszego Aleksandra Jerzego Wieczorkowskiego, znanego warszawskiego publicysty, potrafił stworzyć taki system, że za pieniądze, które myśmy płacili, on brał góralskie dzieci. I to ma wtedy sens. I to samo ma pan dzisiaj w Anglii, kiedy różne te wielkie uniwersytety kończą dzieci robotnicze na zasadzie systemu stypendiów. Jak z mieszaniem? Czy gdyby pan wybierał sobie asystenta, to wybrałby pan osobę po prostu znakomitą administracyjnie, osobę z partii politycznej, którą pan reprezentuje, czy po prostu osobę z bliskiego panu towarzystwa? No, myślę, że przede wszystkim osobę, która potrafi zadbać o moje interesy.
To jest podstawowa sprawa, bo to jest istota tego asystenta, że to jest ktoś, kto ma mnie reprezentować. Ja mam to szczęście, że ja wybrałem sobie bardzo piękną dziewczynę i córkę mego dowódcy z Armii Krajowej, więc było to połączenie. Ale ona jest bardzo skuteczna w działaniu. To nie zaproponowałbym jej tej pracy, gdybym nie miał przekonania, że ona będzie skuteczna w wykonywaniu swoich obowiązków. Co to jest mezalians? Czy należy, wybierając sobie żonę, przestrzegać kręgu towarzyskiego, w którym się wychowało, czy można tutaj dowolnie to zmienić? Ja myślę, że na to nie ma reguły. To znaczy, wie pan, są tak różne i znałem różne dziewczyny, które były wzięte, poślubione z zupełnie innego kręgu towarzyskiego, czy też odwrotnie mężczyzn, którzy wchodzili w jakieś wielce zasłużone i godne rodziny i świetnie się sprawdzali, a były fatalne małżeństwa równego z równym, tak to nazwijmy. Myślę, że tu nie ma reguł. Na pewno jest różnica cywilizacyjna, różnica obyczaju, różnica środowiska pewnym kłopotem na początku, dlatego że to trzeba się dopasować. Otóż jest tysiąc rzeczy, które wymagają w małżeństwie dopasowania i tutaj dochodzi jeszcze ta różnica poziomu kultury, różnica poziomu wychowania, różnica religii. No różne mogą być te różnice. Czy arystokracja tak naprawdę w PRL-u wyginęła, czy też panom udało się jednak ocalić to, co najważniejsze, a więc stosunki, może drobne pieniądze, czasem pierścień, którym można zapieczętować listę ja myślę, do pierwszego sekretarza? Tak, ja myślę, że trzeba raczej popatrzeć, proszę pana, na osiągnięcia. To znaczy, bardzo jeżeli pan popatrzy na spisy uniwersyteckie, spisy Akademii Nauk, to znajdzie pan tam wielu ludzi na bardzo wysokich stanowiskach naukowych. Ja w kręgu moich przyjaciół i krewnych mam, proszę pana, ludzi, którzy zajmują bardzo wysokie stanowiska naukowe, mimo tego, że noszą bardzo dobrze brzmiące historyczne nazwiska polskie. Natomiast, jeżeli pan weźmie poza tym inteligencję polską, to przecież profesor Hałasiński napisał... inteligencji polskiej? Tak, no to profesor Hałasiński opisał. Oczywiście to się dzisiaj już zmieniło, bo dzisiaj też rangi inteligencji powiększyły się kilkadziesiąt razy, prawda? To już są, wszyscy mają dostęp do tych szeregów inteligenckich, ale myślę, że jak na tak wielką rewolucję, jak na tak wielkie nieszczęście, jakie tych ludzi spotkało, to na ogół wyszli obronną ręką. To nie znaczy, że się pewna liczba ludzi, nie chciałbym przytaczać nazwisk, tu nawet w Warszawie ludzi stoczyła się, popadła w alkoholizm, popadła w jakieś nieszczęścia, popadła w jakąś taką niemożność działania, ale bardzo duży procent tych ludzi, mimo tego, że mieli utrudniony dostęp do wyższych uczelni, nawet czasem do lepszych szkół, bardzo duży procent tych ludzi przebił się o własnych siłach i prostoroje. Natomiast to, co pan mówi o tym sygnecie, o tych obrazach, tak, to się niektórym udało. 20-79-11, 20-57-53, czy mamy telefon? Pierwszy telewiz dodzwonił się do nas, ale prosił o przedstawienie swojego pytania. Pyta mianowicie o tekst, który ukazał się w Gazecie Polskiej autorstwa pani Isakiewicz. Tekst, w którym, jak mówi nasz słuchacz, podobno przytacza się pańskie listy do generała Kiszczaka i prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Proszę pani, skomentowanie ja nie tego. Czytuję, nigdy w życiu nie miałem w ręku Gazety Polskiej. Rozumiem. Nie wiem, kto to jest pani Isakiewicz. Natomiast, proszę pani, ja napisałem kiedyś istotnie list do generała Kiszczaka, w którym prosiłem go o paszport. Tak, przynajmniej była jeden fakt jest prawdziwy. Nie, ten fakt jest prawdziwy. To była metoda stała. Jan Józef Lipski nauczył mnie tego, że jeśli się chce uzyskać paszport, to pisze się list do generała Kiszczaka, który potem zaprasza na rozmowę i ten paszport się otrzymuje. Ja byłem członkiem władz Solidarności, nie mogłem mieć bezpośrednich kontaktów z generałem Kiszczakiem, a jemu zależało na takich kontaktach. Wobec tego podejrzewam, że te paszporty były celowo odmawiane po to, żeby właśnie można było odbyć taką rozmowę. Zresztą dodajmy, że cała ta historia jest opisana w książce pana marszałka Małchowskiego, Żyłem szczęśliwie, ta historia znamy. Panie marszałku, żeby zakończyć temat ziemiański, ziemiaństwo czy arystokracja to była pewien dostęp do władzy, dostęp do pieniędzy. Czy uważa pan, że dobra ziemian powinny być zwrócone? To jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że jeśli patrzeć na to z punktu widzenia interesów Polski,
to pewna pani, taka bardzo potężna angielska markiza, która przywozi jako kierowca tiru, ma lat blisko 70 i jako kierowca tiru od lat wozi do Polski różne dary, a sama ma zamek typu Łańcut pod Londynem. Otóż ta pani mi powiedziała, jeżeli nie przywrócicie prawa własności w Polsce, to nie żądajmy cię od nas, żebyśmy was poważnie traktowali. Syn tej pani jest wysokim ministrem angielskim. Taka jest opinia elit europejskich, że kraje, które nie uznają własności, nie będą traktowane na serio. No, przepraszam, wpadnę w słowo. Z własnością to jest tak, że częściowo jest nabywana, częściowo jest rabowana. Ci, którzy posiadali jakieś ziemie przed wojną, też je kiedyś zdobywali. Można powiedzieć, że na przykład komunistyczna elita zdobyła sobie jakieś mieszkania czy większe rzeczy i można im przywrócić własność. Ale ja odpowiadam na takie konkretne pytanie, to znaczy na pytanie, co robić z majątkami. Natomiast, ja mówię, i to jest ta zasada ogólna, że musi się znaleźć jakiś sposób na przywrócenie prywatnej własności. I tu pytanie. Ja pytam wtedy tak, jeżeli ktoś może kupić dzisiaj 1000 hektarów, dlaczego nie może odzyskać 1000 hektarów, skoro to jest jego własność i jego rodziny? Problem polega na tym, że to może być wykonane tylko wtedy, kiedy to nie wywołuje konfliktów społecznych. I tu się zaczyna problem. A czy to może nie wywołać konfliktów? A no właśnie, i tu się zaczyna problem. I tu muszę powiedzieć, że jestem trochę bezradny. Nie umiem powiedzieć, jak przeprowadzić to, żeby z jednej strony można było tę własność uszanować, a żeby zlikwidować ten efekt niewątpliwie najazdu bolszewickiego, jakim był akt o reformie rolnej, bo to nie był akt wydany przez samodzielny polski rząd, to był akt wydany przez władze okupacyjne, jak gdyby. Jak zlikwidować skutki tego, nie wywołując z kolei bardzo ostrych zadrażnień społecznych? I to jest tak trudna sprawa, że mimo tego już 5 lat w Polsce już jest państwo demokratyczne i tak wiele rzeczy się zmieniło. Czyli chciałbym, ale się boję. Nie, tak, tak, dokładnie, chciałbym, ale się boję. 2079 11 20 57 53, pierwszy telewizor się dodzwonił, witamy. Prosimy. Halo? Dobry. Dzień dobry. Marszałkowi następujący. Mówił pan o uniwersytecie, o przednich nazwiskach rodów polskich tam występujących. Jak to się ma do naszej rzeczywistości? Parę dni temu oglądam strajk w Muzeum Żydowskim i cóż ja widzę? Młody, bardzo zresztą skądinąd sympatyczny Żyd, podpis, nazwisko, Rafał Żebrowski. Proszę pana, właśnie Rafał, właśnie Żebrowski występuje w szlachcie polskiej. Więc jak to się mają te nazwiska przednich rodów na naszym uniwersytecie w minionym okresie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja nie zrozumiałem pani pytania. Czy ty zrozumiałeś pytanie? Jeżeli dobrze zrozumiałam pani pytanie, to pani pyta, pani spotkała pana Rafała Żebrowskiego, który w Muzeum Żydowskim jest, zdaje się, osobą pracującą i twierdzi, i jest oczywiście Żydem, i pani twierdzi, że nosi jednocześnie nazwisko szlachty polskiej, które... Ja nie rozumiem tego pytania. Było pewna ilość rodzin pochodzenia żydowskiego, które były rodzinami szlacheckimi. Byli frankiści przed 200 laty, którzy otrzymywali za przejście na katolicyzm szlachectwo. Ja nie bardzo rozumiem, o co pani pyta. Jeżeli o to pani chodzi, to być może, że ktoś, jakiś potomek rodziny frankistowskiej nagle odczuł w sobie potrzebę bycia znowu Żydem. Nie rozumiem pani tego pytania. Panie marszałku, czy swoje sukcesy na arenie publicznej łączy pan z telewizyjną popularnością? Jak się panu udało uniknąć bumerangowego efektu, który w Polsce działał, mianowicie odrzucenia wszystkiego, co telewizyjne? Proszę pana, nie. Ja nigdy takiego efektu nie doświadczyłem. Spędziłem życie w radiu, w telewizji. W 80 roku zostałem wybrany, w 81 na wiosnę zostałem wybrany najpierw do władz regionu Mazowsze, który był przecież bardzo antykomunistyczny, do władz krajowych Solidarności, bardzo antykomunistyczny, właśnie dzięki temu, że byłem znany z radia i telewizji. Nie, to była główna przyczyna tego, że uzyskałem to stanowisko. Reprezentowałem pracowników Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, bo przez nich zostałem, to była najsilniejsza organizacja, jedna z najsilniejszych organizacji solidarnościowych w Warszawie. Reprezentowałem tę grupę ludzi, zostałem przez nich wysunięty jako kandydat, jako członek zjazdu pierwszego regionu Mazowsze. Nigdy tego nie odczułem. Pan tutaj dopuścił się pewnego przeinaczenia faktów, ale pan jest młody, więc pan nie pamięta tego, co mnie przyniosło rzeczywistą popularność. To nie telewizja nocą. Mnie to przyniosły spotkania z pisarzami.
Ja, proszę pana, nakręciłem, pan tu wspomniał, tych 70 filmów o współczesnych pisarzach polskich i one były oglądane. Ja pamiętam, to jest rok, proszę pana, 67, bo to jeszcze moja matka wtedy żyła. Spotkanie z Melchiorem Wańkowiczem obejrzało 14 milionów ludzi wtedy, jeszcze blisko 30 lat temu. Więc to, proszę pana, było, to była ta popularność. No to prawda, ja rzeczywiście pamiętam wielki sukces telewizji w nocą. Jeszcze chciałem o to zapytać, bo z okazji tego sukcesu napisał pan w swojej książce w którymś momencie, że nie chce pan pracować na rampie i w Oświęcimiu dokładnie i wybierać tych, którzy ocaleją, którzy nie ocaleją. To rzeczywiście nie, to jest pana, pytanie tak... moje o to, w jakim stopniu telewizja czy środki masowego przekazu mają prawo być władzą, to znaczy na zasadzie wybiórczej, również działać. Proszę pana, to co pan zapamiętał dotyczyło bardzo prostej sprawy. W jednym ze szpitali leżało 10 chorych dzieci, matka jednych chorych skazanych tak. na śmierć, jeżeli niedokonane by zostały pewne zabiegi. Ja nie chcę mówić jakie, żeby nie identyfikować ludzi. Jedna z matek dodzwoniła się do mojej żony i moja żona poprosiła mnie, żebym zajął się tą, nazwijmy ją Zosią. I zapytano pana, dlaczego I wtedy moi koledzy, chwileczkę, i wtedy mój zespół, przecież ja przy telewizji nocą byłem tylko prezenterem, był zespół, który to prowadzi. Wtedy moi koledzy, młodzi dziennikarze powiedzieli, zaraz, chwileczkę, a dlaczego nie Basia, skąd pan wziął, że Zosia? I wtedyśmy się spostrzegli, że nie może być sytuacji, w której dziennikarz, czy prezenter telewizyjny, czy publicysta telewizyjny, jak tam je nazwać, decyduje o życiu ludzi, może decydować o życiu ludzi lekarz. I wtedy myśmy postanowili, że jeżeli będziemy zbierać jakieś pieniądze, to przekażemy je na Litewską do kliniki albo do Centrum Zdrowia Dziecka. Nie będziemy sami podejmować decyzji, które z tych czyli dzieci należy uratować. Czyli nie będziemy władzą. Czyli nie będziemy właśnie to. I to bym chciał tutaj tę sprawę uściślić. 20 79 11 20 57 53. Witamy. Halo? Halo? Prosimy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Pani, tylko troszkę głośniej, czy to mogło być. Można. Halo? Już teraz słyszę. Tak, słyszymy. Dzień dobry Panie Marszałku. Chciałam zadać Panu takie pytanie. W związku z właściwie znam Pana jako osobę publiczną przez ostatnie 3 lata i bardzo pięknie Pan się zapisał w programie Telewizja Nocą. Kojarzyłam Pana zupełnie z inną osobą. Dzisiaj uważam, że Pan zarzucając, nie ma autorytetu w Polsce, sam Pana autorytet w moich oczach się zdewaluował. Pana poglądy potrafią być bardzo zmienne i zależne tylko od okoliczności. Zarzuca Pan, co niektórym grupom społecznym, na przykład robotnikom, choć nie jestem, że o żądania populistyczne, niemalże nazywa Pan ich oszołomami, wtedy kiedy naprawdę upominają się o jakieś swoje sprawiedliwe sprawy, dlatego że zostali bardzo oszukani. A jak brzmi pytanie? I w związku z tym jeszcze chciałam zadać, powiedzieć Panu taką rzecz. Jednak potrafi Pan dbać o swój interes, bo zapamiętałam bardzo dokładnie Pana zacietrzewienie, jeśli chodziło o Pana bardzo prywatną i indywidualną sprawę, kiedy zabrano Panu okienko w programie trzecim. Wprowadził Pan wszystko do pieniążków, jest mi bardzo przykro. Bo to, że pan ubolewa nad tym, że nie ale ma... proszę już zadać pytanie. Tak, ale ja nie bardzo rozumiem, co pani mówi, dlatego że pani powtarza jakieś, rzeczy, których ja w ogóle nie pamiętam. Ja nigdy takich rzeczy o żadnych robotnikach nie mówiłem. Ja oszołomami nazywałem ludzi, którzy chodzą po ulicach pod Belweder i palą kukły prezydenta Rzeczypospolitej. To jest dla mnie przykład oszołomstwa. Nie to, że ktoś krytykuje Lecha Wałęsę, tylko że robi się obrzydliwe manifestacje. Ale używa pan tego terminu, mówi pan, oszołomi publiczni. Oni panu odwdzięczają się i mówią, że Małachowski jest crazy. Ja chcę zapytać... Co to znaczy crazy? Szalony. A to ja tego nigdy nie słyszałem, to się od pana dowiaduję. Co by pan uznał za normę współczesnego życia? Bo szalony to jest ten, który... Ja bym chciał tu skończyć. Ta pani jeszcze coś mówiła o jakichś pieniądzach, czego ja w ogóle nie zrozumiałem. O co to chodziło? Pani mówiła jeszcze o jakimś programie, który miał pan w Trójce. I który pan utracił, podobno bardzo pana to zdenerwowało, tak twierdziła nasza rozmówczyni. Nie, coś ta pani mówi, co nie ma nic wspólnego. Ja okienka nie utraciłem i nic mnie nie zdenerwowało. Ja po prostu, kiedy zostałem wybrany wicemarszałkiem Sejmu, nie byłem w stanie podjąć tylu obowiązków. Ówczesny szef trzeciego programu
dzwonił do mnie, proponował mi powrót. Ja powiedziałem, że chętnie wrócę, jak się wyrobię. Do tej pory się nie wyrobiłem. Wstaję o 6 rano, wczoraj skończyłem prowadzenie obrad sejmowych o dziś 12 w nocy. Po prostu fizycznie nie daję rady. No więc wracając do tego szaleństwa. Jeśli szaleństwo to odstawanie od normy publicznej, to mam pytanie, co jest tu u nas dzisiaj w Polsce normą, a co już odstawanie? Proszę, myślę, że to nie można znowu, bo pytanie jest bardzo ogólne. Myślę, że normą w życiu politycznym. Ale pan mówi o szołomu. Ja mówiłem o szołomie, o ludziach, którzy, proszę pana, przekraczali w moim przekonaniu pewne granice przyzwoitości. O właśnie. Co to są pewne granice przyzwoitości? Jakie są to są granice przyzwoitości? Mam taki przykład. Niedawno odebrałem głos jednemu z posłów, który zaczął nagle wykrzykiwać, że zagroziłem odebraniem głosu. Jako marszałek prowadzący obrady, który zaczął wykrzykiwać o antypolskim rządzie i tak dalej. Uważam, że nie można krytykować rząd, można mówić źle o nim, ale nie można używać tego typu sformułowań, bo dlaczego ten pan uważa, że premier Fablak czy pani premier Suchocka mieliby prowadzić antypolską politykę? Są to tacy sami dobrzy Polacy, patrioci jak inni i nie widzę powodu. I to widzi pan, to ja nazywam oszołomstwem, kiedy zostaje przekroczona pewna granica. Ja będąc przywódcą partii opozycyjnej w stosunku do pani premier Suchockiej na pożegnanie jej, kiedy obejmowałem, kiedy jako marszałek senior prowadziłem obrady, kiedy było wiadomo, że ona już odejdzie jako premier, wręczyłem jej wiązkę kwiatów, bo wymagane jest w moim przekonaniu jakieś eleganckie zachowanie się, niezależnie od tego, czy mój przeciwnik polityczny, czy ten człowiek jest moim przeciwnikiem politycznym, czy nie. Natomiast to ja muszę być wobec niego rycerski, szczególnie wobec pięknej kobiety, jaką jest pani Suchocka. Kolejne pytanie. Prosimy bardzo. Dzień dobry bardzo. Witam. Ja mam takie pytanie. Słucham. W jednej z ostatnich wypowiedzi telewizyjnych pan marszałek Bułacka stwierdził, że należy rekonstruować gospodarkę socjalistyczną. Nie, to nieprawda, ja niczego takiego nie mówiłem. No ja słyszałem to. No to pan słyszał kogo innego, bo ja nigdy niczego takiego nie mówiłem. Mówiłem zawsze, że gospodarkę socjalistyczną należy możliwie szybko zlikwidować. To nie znaczy, że należy zniszczyć majątek narodowy ukryty w przedsiębiorstwach państwowych. To są dwie różne rzeczy. I jeśli w związku z tym tematem... Otóż Leszek Balcerowicz ostatnio napisał tak. Największym skandalem politycznym po roku 90 jest to, że prywatyzacja, która była blokowana przez istnienie dotąd wschodniego sąsiada, jest teraz o zgrozo blokowana wewnętrznie przez siły polityczne, w tym KPN po jednej stronie i Unię Pracy po drugiej. Tak, ja uważam to za nieprzyzwoitą tą wypowiedź. Dlatego, że dla mnie, po pierwsze, Unia Pracy nie jest przeciwko prywatyzacji. Od tego chciałbym zacząć. Właśnie. My się boimy bardzo nadużyć przy prywatyzacji. My się bardzo boimy różnego rodzaju błędów popełnianych. Natomiast jesteśmy za pełną prywatyzacją gospodarki narodowej, poza tymi dziedzinami, które na całym świecie są w rękach państwa ze względu na bezpieczeństwo tego państwa. Dwa są tylko problemy. Ta prywatyzacja nie może być robiona na skróty, to znaczy majątek nie może być marnowany, nie może być wysprzedawany za psi grosz i musi być potem rozsądnie zarządzany. Głównym tutaj to, co denerwuje Balcerowicza, że my reprezentujemy negatywne stanowisko wobec programu powszechnej prywatyzacji. Nie chodzi o zasadę. My byśmy przyjęli zasadę powszechnej prywatyzacji, ten pomysł, gdyby to dotyczyło 200 przedsiębiorstw. Kiedy to dotyczy 600 przedsiębiorstw, wydaje nam się to niepotrzebnie zbyt dużym, ryzykownym eksperymentem. Dlaczego jestem oburzony na Balcerowicza, którego popierałem przez długi czas w Sejmie i tak dalej? Bo w moim przekonaniu skandalem naprawdę są głodne dzieci w PGR-ach, a tu pan premier nie może powiedzieć, że się do tego nie przyczynił. Więc nie wyrzucajmy sobie, co jest skandalem, bo jak ja zacznę, że tak powiem, rozważać, dlaczego pan premier postąpił tak, a nie inaczej, no to zacznę mówić rzeczy dla niego bardzo przykre, bo nie jest to taki dobry życiorys, żeby nie było, można było uzasadnić tego, skąd się wzięły te głodne dzieci w Dubeninkach, w życiorysie pana premiera. Bardzo tu jestem tym poruszony. Użył pan określenia społeczna gospodarka rynkowa. Co mam przez to rozumieć? Czy to pojęcie, czy zaklęcie? Ja myślę, proszę pana, że to jest pewien standard socjaldemokracji zachodnioeuropejskiej. To znaczy, że gospodarka musi jednak uwzględniać to, co mówił na początku premier Mazowiecki, potem Unia Demokratyczna od tego jakby troszkę odeszła, idąc w kierunku liberalnym, to musi uwzględniać jednak, no, trzeba zauważyć, że w tym kraju oprócz fabryk, pieniędzy, kapitałów i banków są także ludzie.
i że nie może być prowadzona reforma, transformacja ustrojowa bez widzenia tego, komu to służy. I to uważam za takie ogólne hasło gospodarki rynkowej. To musi być gospodarka, która uwzględnia to, że w tym kraju żyją ludzie, ludzie normalni, ludzie pracujący, ludzie pracy najemnej, w której są ludzie biedni, ludzie chorzy i starsi. A konkretnie z jakiego poziomu należy tym się zajmować? Czy z poziomu budżetu centralnego, czy z poziomu budżetu lokalnego? Czy więcej samorządności i pewnej dowolności, czy więcej centralizmu i możliwości tworzenia na przykład funduszy celowych wspierających, nie wiem, oświatę, kulturę, zdrowie? Ja myślę, że tutaj przez pana, w pana pytaniu siedzi pańska funkcja marszałka, wicemarszałka Sejmiku Samorządowego Warszawskiego. Proszę pana, ja sądzę, że to jest, że im to jest bardziej zdecentralizowane, tym skuteczność wydawania tych pieniędzy jest prawdopodobnie lepsza. To znaczy pieniądze wydawane ze szczebla centralnego prawdopodobnie będą gorzej wykorzystywane niż pieniądze wydawane przez gminę czy przez samorząd. Ale bałbym się takich znowu bardzo schematycznych przekonań. Dlatego, że być może na przykład fundusz inwalidzki czy coś takiego, on jeżeli ma być skuteczny, to on powinien być gromadzony. Jeżeli te pieniądze rozda się wszystkim na grosze, to z tego nic nie ma. Także ja jestem za tym, by to robić. Oczywiście jestem za tym, by to szło w ręce samorządu, bo ja w ogóle jestem za tym. Byłem współautorem programu Komisji Programowej Solidarności, która w 1981 roku uchwaliła ten program Polski Samorządnej. Rzeczpospolitej Samorządnej. Dziękuję za poprawienie. Więc od początku byłem ja osobiście przekonany, że to, że tylko samorządność jest drogą od odejścia od gospodarki socjalistycznej, tej gospodarki centralnie planowanej. Kolejne pytanie, ktoś się dodzwonił. Witamy. Halo? Proszę bardzo. Dzień dobry, panie marszałku. 89 lat mam. Obserwuję pana cały czas. I naprawdę pan jest w tej chwili dla mnie podstawą życia. Panie marszałku, prośba. Życzę panu wszystkiego najlepszego, żeby pan dłużej tak ciągnął. Pan moim imiennikiem jest. Aleksander. I życzę panu, niech pan o emerytach i o rencistach zadba, bo mnie już mało zostało. Dużo zdrowia panu życzę. Dziękujemy panu panie bardzo serdecznie. Aleksandrowie wszystkich krajów, włączcie się z tego wynika, ale dziękuję panu serdecznie. Komplementy być może aż niezasłużone, ale dobrze, że wreszcie ktoś nie zarzuca mi tego, że jem dzieci na żywo, tylko czy coś się powiedział żywo. To pierwszy telefon, który jest sympatyczny wobec mnie. Jeszcze chwila o środkach masowego przekazu czy społecznej komunikacji. Czy została ona, ta wolność społecznych środków komunikacji zrealizowana? Co się stało? Kto ukradł te częstotliwości telewizyjne, których pan minister Onyszkiewicz jeszcze braku nie dostrzegał? Proszę pana, ja tego nie rozumiem. To znaczy, ja wiem, że były kłopoty z częstotliwościami. Mówiło się, kiedy ja zaczynałem pracę, bo ja jestem współautorem ustawy o radiofonii i telewizji, więc pracowałem i byłem od początku dobrze informowany. I wtedy nie było tych problemów. Ja nie umiem panu na to pytanie odpowiedzieć. Ja podejrzewam jedną rzecz, że minister Onyszkiewicz to jest człowiek wyjątkowo wielkich horyzontów i wyjątkowo wielkiej klasy i że potem znaleźli się ludzie typu muzealnicy. Muzealnik, wie pan, jak coś zabierze, to już nigdy panu tego nie odda. To jest, bo on ceni najwyżej to, żeby to było w muzeum. To jest to miejsce, gdzie wedle muzealnika jakiś przedmiot sztuki powinien leżeć. I to jest, przypuszczam, że w wojsku mogły zajść takie zjawiska, że oni po prostu na wszelki wypadek, a już wybuchnie wojna, a już będziemy potrzebowali i okazuje się, że... Czy w sytuacji, która zaistniała, prawnej sytuacji i państwa prawnego, którym chcemy być, jednocześnie istnieją pańskim zdaniem właściwe polityczne uzasadnienie dla zamykania stacji takich jak, nie wiem, Polonia 1, w której jesteśmy, jeśli nie dostaną koncesji? Proszę pana, no wie pan, tu jest problem, bo jeżeli to jest państwo prawa, to musi być, ono musi dotyczyć wszystkich dziedzin. Dlatego ten, kto nie dostanie koncesji, musi zejść z rynku. No, to jest dramatyczne, ale takie są... A czy to będzie powrót w takim razie do jakiegoś rodzaju, to nazwać...
autokracji w dziedzinie środków społecznej komunikacji? Nie, kiedy ja nie sądzę, żeby można było mówić o autokracji w momencie, kiedy, proszę pana, oprócz prywatnej telewizji, oprócz publicznej telewizji i radia, co było naszym dążeniem współautorów tej ustawy, no, udzielono i udziela się w tej chwili dziesiątków koncesji prywatnym, koncesji Kościołowi katolickiemu, jest kilkadziesiąt rozgłośni katolickich, radiowych i telewizyjnych, niedługo też powstaną, także ja nie sądzę, żeby tutaj groził nam jakiś monopol, natomiast ja nie wykluczam, ja wyłączyłem się z tej sprawy, nie chcę, wolałem być, ja byłem w bardzo trudnej sytuacji, ja byłem zamieszany w stanowienie o przyszłości telewizji jako autor programów telewizyjnych i dla mnie ważniejsze były programy niż udział w tych działaniach legislacyjnych. Ja się z tego wszystkiego wycofałem, bo było mi trudno to połączyć. Spotykały mnie pewne przykrości z tego tytułu. Wolałem się skoncentrować na programach telewizyjnych. No dziś mam pewne problemy po prostu z nadmiarem pracy. Jak jestem na nowo urzędnikiem, więc nie mogę tyle czasu poświęcać co dawniej. Ale ja nie sądzę, żeby nam groziła jakaś monopolizacja życia. Miejmy nadzieję, że ma pan rację. Ostatnie w związku z tym pytanie. W pańskiej książce czytam: dochodzą słuchy o jakichś nowych oczekiwaniach wobec mojej osoby. Tak pan napisał w Żyłem Szczęśliwie. Czy to znaczy, iż liczy pan na kandydowanie na prezydenta? Pana, to jest pytanie, które mi jest wielokrotnie zadawane. Odpowiadam na nie zawsze, że jestem człowiekiem dosyć zmęczonym i starym. A ponadto jest to takie, wie pan, najpierw zróbcie komitet i zbierzcie podpisy, mówię moim znajomym, jak mi coś takiego mówią. Natomiast to, o czym mówiłem, to jest to, co mnie spotkało. To znaczy było wiadomo, że jeśli Unia Pracy zdobędzie pewną ilość mandatów, to ja zostanę wysunięty na wicemarszałka Sejmu. To mniej więcej było wiadomo i o tym pisałem w książce. I to się rzeczywiście na mnie zemściło, no bo w tej chwili pracuję od 8 rano do 12 w nocy i na nic już nie mam czasu. I to się stało. Dziękujemy panu marszałkowi, że znalazł jednak czas dla naszej stacji, dla państwa wszystkich i zapraszam w najbliższą sobotę na spotkanie z panią Hanną Suchocką. Telefony ciągle dzwonią, można do nas dzwonić zawsze w sobotę 15:15, 20:79:11, 20:57:53. Dziękuję, do widzenia.